jestem trenerem swoich kolegów, ale myślę, że oni dobrze to, do tego podchodzą, zaakceptowali tę sytuację i mamy szansę stworzyć dobrą drużynę, stanowić monolit. No to jest naszym celem. No, te sprawy mentalne są bardzo ważne w sporcie. Dlatego dzisiaj przed treningiem zwróciłem uwagę na trzy rzeczy, na entuzjazm, przyjaźń i lojalność. Jeżeli uda nam się to wszystko zrealizować, później będziemy szli do przodu z techniką, z taktyką, z wytrzymałością, wyjdziemy na ten szczyt. Jestem pełen optymizmu, nie mamy za dużo czasu na przygotowania, bo tylko 6 tygodni, ale mam nadzieję, że w pełnej formie wejdziemy w sezon. No właśnie, jak te przygotowania będą wyglądały? Znaczy, po początkowej adaptacji skupimy się na wytrzymałości beztlenowej, kwasomlekowej, niekwasomlekowej, która jest najważniejsza w koszykówce. Dla mnie jest ważne, żeby zawodnicy mieli siłę w czwartej kwarcie, czy w dogrywce pobiec do kontry, czy wrócić szybko do obrony. Przez te dwa tygodnie będziemy trenowali dwa razy dziennie, do południa na stadionie lub na hali, po południu na hali. No musimy też od razu szybko zacząć z taktyką, ponieważ skład zmienił się w znaczący sposób, styl gry również się zmieni, a drużyny nie buduje się z dnia na dzień, tylko jest to pewien proces. No, na razie mamy grupę dobrych koszykarzy, to już dzisiaj powtarzałem, ale nie stanowimy jeszcze drużyny. No, musimy wszystko zrobić, żebyśmy zostali prawdziwą drużyną.